Szczęść Boże, Robert Knap, witam Państwa w programie Polski Punkt Widzenia. Naszym gościem jest dziś pan Jacek Sasin, Prawo i Sprawiedliwość. Witamy w studiu, Szczęść Boże. Szczęść Boże, witam. Gratulujemy oczywiście dostania się do Sejmu. Bardzo dziękuję. I pierwsze pytanie, czy Beata Szydło będzie miała wolną rękę w formowaniu swojego rządu? Zawsze w każdej demokratycznym państwie i demokratycznej partii politycznej, a taką jest Prawo i Sprawiedliwość, żadna decyzja nie zapada jednoosobowo tak naprawdę, a szczególnie tak ważne decyzje jak dotyczące personalnej obsady rządu. Oczywiście, no tu premier ma głos decydujący, no to w ostatecznym rozrachunku to premier proponuje tych ministrów, zanosi jakby te kandydatury do pana prezydenta i ponosi odpowiedzialność potem za to, jak ci ministrowie swoje zadania wykonują. Ale jest też naturalne, że musi tu być konsultacja i będzie taka konsultacja, to się zresztą odbywa i z prezesem Jarosławem Kaczyńskim, no bo to jednak jest przecież lider nie tylko Prawa i Sprawiedliwości, ale całego obozu Zjednoczonej Prawicy i ta konsultacja musi być z pozostałymi liderami partii, które z nami tworzą ten obóz prawicowy, czyli z Jarosławem Gowinem i Zbigniewem Ziobro. No i wreszcie są statutowe organy partii, jest Komitet Polityczny, Rada Polityczna Prawa i Sprawiedliwości, która gdzieś ostatecznie będzie również zatwierdzać skład nowej Rady Ministrów. W związku z czym no, nie ma tutaj miejsca na jednoosobową decyzję, ale oczywiście rola premiera jest decydująca i rozstrzygająca. Czy to będzie może tak, że Beata Szydło będzie miała tyle samo do powiedzenia, co Jarosław Kaczyński? Czy ja bym tak może nie rozdzielał, kto ma tam ile do powiedzenia. Czy ja myślę, że jest o tym przekonany i wiem, że tak jest, że te decyzje no, zapadają w takiej dobrej dyskusji i zgodzie, no bo tu nie ma jakichś konfliktów. My się przygotowywaliśmy rzeczywiście do rządzenia. Oczywiście nie mogliśmy przewidzieć wyniku wyborów. To była wielka niewiadoma. Nie byliśmy pewni, czy po pierwsze wygramy, po drugie, czy będziemy mogli rządzić samodzielnie. Braliśmy pod uwagę konieczność zawiązywania koalicji, więc oczywiście ten skład rządu nie mógł być ustalony jeszcze przed wyborami, ale przecież te przemiarki były, jakieś rozmowy, konsultacje były. Dzisiaj jest ten etap taki domykający konstruowania Rady Ministrów najlepiej, w najlepszym składzie, jaki pozwoli realizować nasz program. Proszę zauważyć, prezes Jarosław Kaczyński bardzo podkreślał to na ostatniej konwencji, tuż przed wyborami, że trzeba te swoje ambicje personalne schować gdzieś na bok, że tak naprawdę każdy postawiony na swoim miejscu musi realizować zadania, niezależnie czy to będzie minister, czy wiceminister, czy może jakaś inna niższa funkcja. Nie ma się co obrażać, trzeba po prostu robić to, co przed nami w tej chwili stoi. I ja myślę, że jeśli taką filozofię tego tworzenia rządu się przyjmie, to też jakichś większych tarć nie będzie. Ja wiem, że o personaliach nie będzie pan chciał zapewne mówić w związku z tym, że te rozmowy ciągle się toczą, ale wiemy już, że niektórzy politycy otrzymali już pewne propozycje, więc pytanie ogólne. Czy pan też jakąś propozycję otrzyma? To naprawdę są zawsze trudne pytania, bo powiem tak, nawet jeśli te propozycje gdzieś padają, czy sugestie, czy są rozmowy, no to jednak jest w dobrym tonie o tym rzeczywiście nie mówić, bo no gdzieś ostatecznie to pani premier powinna mieć tą możliwość zaprezentowania. I myślę, że byłoby czymś przede wszystkim niegrzecznym wyręczać panią premier w tej roli, która jej przypadnie w momencie, kiedy zostanie desygnowana przez pana prezydenta do funkcji premiera. To po pierwsze. Po drugie, jak mówię, no to wszystko rzeczywiście jest jeszcze płynne. Czy ja też przypuszczam, że jest tak, że są rozmowy z różnymi osobami, często przymierzanymi do tych samych stanowisk. Więc dzisiaj naprawdę chyba za wcześnie, żeby o tym mówić. Ja wiem, to jest naturalne, my się wszyscy jakby ekscytujemy tym, prawda? No, również opinia publiczna, Polacy się tym ekscytują, no i media się ekscytują, co też jest naturalne, no bo to jest taki moment może w demokracji najciekawszy, kiedy ta nowa władza się gdzieś tam tworzy i konstytuuje, ale myślę, że poczekajmy jeszcze kilka dni. Ja myślę, że ten kalendarz nie będzie bardzo długi. Zresztą z tego, co wiem, no pan prezydent też nie zamierza czekać tego pełnego miesiąca od wyborów, żeby zwołać pierwsze posiedzenie Sejmu. Myślę, że w pierwszym możliwym terminie ten Sejm zostanie zwołany, bo nie ma na co czekać. Trzeba się brać za rządzenie. I rząd, myślę, bardzo szybko będzie wtedy podany do wiadomości. Według pana rząd Beaty Szydło to będą tylko politycy, czy będzie to także rząd z ekspertami? Znaczy ja myślę, że znowu, to jakby wracamy do personaliów, no co byśmy teraz nie powiedzieli, no to gdzieś będziemy dywagować na ten temat. Nie, ale pytam ogólnie, tak? Co do zasady. Czy ja myślę, że powiem tak, może ja przedstawię bardziej może swój pogląd niż to, jak na pewno no, do końca będzie. Znaczy ja uważam, że jednak ministrowie powinni mieć również silny mandat polityczny. Że eksperci tak, ale powinni raczej pełnić funkcje sekretarzy, podsekretarzy stanu, czyli wiceministrów, szefów urzędów centralnych, doradców również. To też jest niezwykle ważna rola.
rola, bo mieliśmy do czynienia rzeczywiście w rządzie Platformy Obywatelskiej z doradcami, którzy byli tylko po to, żeby zarobić, prawda? Natomiast doradcy pełnią ważną rolę, eksperci w każdym resorcie ważną rolę mają do odegrania, taką merytoryczną, więc tam bym widział rzeczywiście ekspertów, ludzi spoza polityki, natomiast sami ministrowie, szefowie ministerstw, to powinny być nie tylko ludzie, którzy mają jakby pogląd na te sprawy, którymi będą kierować, ale również mający bardzo mocny mandat polityczny i mający też jakby bardzo dobre porozumienie zarówno z panią premier, jak i z Jarosławem Kaczyńskim, no, który przecież pozostaje tym politycznym liderem całego zwycięskiego obozu, więc tak bym to widział. Czy to oznacza, że rozmowy z innymi ugrupowaniami, które tworzą Zjednoczoną Prawicę w ramach, nie wiem, rozszerzenia rządu o członków tych ugrupowań, żeby weszli do rządu Beaty Szydło, trwają? No trwają, to, bo jakby, no też jakby to jest naturalne, bo my poważnie traktujemy tych naszych partnerów. Nie traktujemy ich tak, jak nam gdzieś tam zarzucano czy imputowano jako jakichś takich partnerów gorszej kategorii. Dogadaliśmy się przecież co do tego, że razem startujemy. Również wtedy, kiedy dogadywaliśmy się co do tego, że razem startujemy, pewne zasady zostały również dotyczące tworzenia rządu również przyjęte. No, chociażby to, że to Prawo i Sprawiedliwość jako najsilniejszy partner w tej koalicji wskaże kandydata na premiera, a pozostałe partie tego kandydata przyjmą. No tak się stało rzeczywiście i to cieszy, że również ze strony Zbigniewa Ziobro i Jarosława Gowina to jest dotrzymane w tej chwili. Oni nie dyskutują, jeśli chodzi o stanowisko premiera. To jest naturalne, że jakiś udział w rządzie również przedstawicieli tych dwóch partii będzie. No wiemy już jedno, bo to zostało publicznie jeszcze przed wyborami ogłoszone, że Jarosław Gowin, czyli lider Polski Razem, no będzie pełnił bardzo ważną funkcję w rządzie ministra obrony. Więc to jest konkret. Pewnie jakieś inni politycy również się w rządzie znajdą. Myślę, że raczej na stanowiskach wiceministrów niż ministrów, ale myślę, że jesteśmy w stanie tutaj bez jakiegoś uszczerbku dla dalszej współpracy również tą sprawę dogadać. Czyli to dotyczy także Zbigniewa Ziobry, że może znaleźć się w rządzie? To znaczy, no jeśli nie wiem, nie chciałbym znowu mówić o personaliach, bo te personalia są zawsze trudne, a za wcześnie na to mówić. Ja myślę, że Zbigniew Ziobro należne miejsce swoje na scenie politycznej również znajdzie. No, trzeba pogratulować mu również bardzo dobrego wyniku wyborczego. Myślę, że to będzie miało również odzwierciedlenie co do jego dalszej roli, ale przecież to nie musi być koniecznie rola rządowa. No, jest wiele innych również ważnych stanowisk państwa. Jeszcze przed wyborami bardzo często Prawo i Sprawiedliwości zarzucano, że nie ma wystarczającego zaplecza ekspertów do tego, żeby budować swój rząd, żeby rządzić. Czy ma takie zaplecze eksperckie? No, to jest zupełnie nieprawda, ta opinia, którą pan przytoczył na początku. Ja muszę powiedzieć, że miałem okazję bardzo wiele razy uczestniczyć w takich spotkaniach ekspertów, naprawdę wybitnych specjalistów w swoich dziedzinach, również w tej dziedzinie, którą zarzucano nam szczególnie ignorancję, czyli w sprawach gospodarczych. Mamy rzeczywiście znakomitych tutaj ekspertów, profesorów, ale również praktyków, którzy zajmują się na co dzień tymi sprawami. W Sejmie były zwoływane spotkania w tej sprawie, no, nie tylko w Sejmie, ale również w partii. Rozmawialiśmy, dyskutowaliśmy, tworzyliśmy program przecież, prawda? No, ten program to się nie wziął z niczego. To była wielomiesięczna, ciężka praca właśnie tych ekspertów, więc dzisiaj nie ma w ogóle takiego problemu, jak to, żebyśmy nie mieli ludzi odpowiednich do tego, żeby te najważniejsze funkcje pełnić. Myślę, że nawet w niektórych obszarach może być problem z urodzajem, prawda? Czyli będzie problem, myślę, z tym, żeby postawić rzeczywiście na najlepszego. Również ryzykując to, że jacyś zasłużeni i kompetentni ludzie no nie znajdą swojego odpowiedniego miejsca zgodnie z oczekiwaniami, ale myślę, że dla każdego w tej biało-czerwonej drużynie, jak powiedział Jarosław Kaczyński, miejsce się znajdzie. Jeśli odłożymy na bok te często osobiste oczekiwania, to myślę, że będziemy w stanie wspólnie na różnych poziomach ten program nasz realizować. Raport otwarcia według pana jest konieczny? Jest konieczny, zdecydowanie jest konieczny. Jest konieczny audyt państwa, to musimy zrobić, bo my dzisiaj nie mamy w ogóle wiedzy o tym, w jakim stanie Platforma Obywatelska Polska nam przekazuje. Zwróćmy uwagę... Jako opozycja, jakiś kształt? Tak, znaczy no, ogólny pogląd mamy, to jest oczywiste. Natomiast w szczegółach my nie mieliśmy okazji i możliwości dowiedzieć się, jak państwo funkcjonuje. Rządzący ukrywali przed nami, nie tylko przed społeczeństwem, ale również przed opozycją, tą wiedzę. Znaczy byliśmy karmieni informacjami o tym, że jest znakomity stan finansów publicznych, że właściwie Polska idzie w znakomitym kierunku, są inwestycje, Polska w rozkwicie, w budowie, a rzeczywistość krzeczy. No, chociażby finanse publiczne to jest coś, co nas niezwykle niepokoi, bo o ile rzeczywiście trudno mówić, że Polska jest w ruinie,
bo jednak rozwija się, chcielibyśmy, żeby szybciej, ale jakiś postęp widzimy, o tyle finanse publiczne oczywiście są w ruinie. No, w ciągu tych 8 lat dług publiczny wzrósł dwukrotnie. No, przy tym, co zrobiła Platforma Obywatelska, to Gierek i jego wyczyny z zadłużeniem mogą rzeczywiście gdzieś być traktowane w bardzo małych kategoriach. No, z 500 000 000 zł na 1 000 000 000, to jest 8 lat rządów Platformy Obywatelskiej. Ja nie mówię, a mówię tylko o tym długu bezpośrednio wynikającym jako długu budżetowym. Natomiast zadłużenie samorządu, służby zdrowia, ubezpieczeń społecznych chociażby, no to są dodatkowe setki miliardów złotych, czy może kolejne 1 000 000 000 zł. Więc to musimy oczywiście wszystko ogarnąć, żeby zobaczyć, w jakim stanie to państwo zostaje, żeby wiedzieć, na co sobie możemy pozwolić, po pierwsze, ale po drugie, żeby również móc zdementować te informacje, które dzisiaj Platforma kolportuje, że zostawia państwo w znakomitym stanie. Skoro jest taka sytuacja trudna sytuacja finansów, czy rzeczywiście uda się rządowi wykopać, zrealizować te obietnice, o których mówiła, na które Polacy najbardziej liczą, a mianowicie wsparcie dla polskich rodzin? No musi się udać. To jest poza dyskusją, szczególnie ten program 500 zł na dziecko. To jest coś, co jest oczkiem w głowie Prawa i Sprawiedliwości. To jest niezwykle ważne, bo bez polityki prorodzinnej, takiej rzeczywistej, aktywnej, a nie tylko opierającej się na półśrodkach, my nie uzyskamy sukcesów w innych dziedzinach. No, chociażby nie utrzymamy systemu emerytalnego, ale też jakby nie zwiększymy wpływu do budżetu w przyszłości. No, to jest ilość ludzi pracujących. To jest priorytet i to jest również coś, co ma wpływać na inne dziedziny życia, bardzo mocno wpływać. Również zachęta do tego, aby wracali ci, którzy wyjechali za granicę. Obok programu tworzenia nowych miejsc pracy, również ta polityka prorodzinna. Więc to jest nasz priorytet. Ten program będzie kosztował nieco ponad 20 miliardów złotych rocznie. I my zaraz po ukonstytuowaniu się rządu chcemy przyjąć takie rozwiązania ustawowe, które spowodują, że tych pieniędzy w budżecie już od przyszłego roku będzie więcej. Więc to przede wszystkim podatek bankowy, no w skrócie podatek bankowy, bo prawdopodobnie będzie to podatek w formie podatku od aktywów bankowych. Po pierwsze, to jest podatek, który przyniesie no około 5 miliardów złotych rocznie. Podatek obrotowy od supermarketów, no czyli od tych wielkich sieci handlowych, które dzisiaj praktycznie w ogóle nie płacą podatków w Polsce, a dorabiają się rzeczywiście na Polakach, na naszych zakupach. Dorabiają się ogromnych pieniędzy, a te pieniądze transferują za granicę. Wreszcie uszczelnienie systemu VAT, bo dzisiaj jest to miejsce, gdzie nawet do 50 miliardów złotych rocznie wycieka z tego systemu. Ale to jest problem na wiele lat. Nie, to nie jest problem na wiele lat, bo jeśli przyjmiemy odpowiednie rozwiązania prawne, które mamy przygotowane i prezentowaliśmy również w tej kadencji Sejmu, które mija, bo mieliśmy taką ustawę, prezentowaliśmy ją w Sejmie. No, niestety większość sejmowa nie była zainteresowana, żeby ukrócić wyłudzenia VAT-u. Być może była zainteresowana, żeby właśnie te furtki były, żeby niektórzy, którzy wiedzą, jak na tym korzystać, te ogromne miliardy mogli do własnej kieszeni zamiast do budżetu kierować. Więc my to zrobimy i to jest trzeci element tego systemu. I wreszcie czwarty element, sprawne służby podatkowe, które nie będą bały się, tak jak dzisiaj, kontrolować wielkich podmiotów gospodarczych, tych szczególnie z kapitałem zagranicznym, bo dzisiaj wielkie koncerny zagraniczne, które mają swoje oddziały w Polsce, potrafią tak żonglować swoją księgowością, że większość zysków, które w Polsce uzyskują, wykazują jako zyski, ale nie w Polsce, tylko w swoich macierzystych oddziałach, w swoich centralach za granicą. A w Polsce wykazują albo zero zysku, albo nawet straty, tak żeby nie płacić tutaj żadnych podatków. To się dzieje wbrew prawu, a dzieje się przy całkowitej bierności dzisiaj służb skarbowych. I to można bardzo szybko rzeczywiście zmienić. To jest kolejne nawet 50 miliardów, bo tak oceniają to eksperci Komisji Europejskiej i Międzynarodowego Funduszu Walutowego, że tyle nawet właśnie tych niepłaconego podatku CIT od podmiotów gospodarczych z Polski ucieka. Więc to są rzeczywiście wielkie pieniądze. Przy tym te 20 miliardów rzeczywiście nie wydaje się takim przerażającym wydatkiem. A korzyść społeczna, korzyść dla każdej polskiej rodziny, która ma dzieci albo planuje mieć dzieci, jest oczywista. No 500 zł miesięcznie rozwiąże bardzo wiele problemów, chociażby tych problemów, które co roku polskie rodziny się borykają, pójście dzieci do szkół, podręczniki, wyprawki szkolne. Hańbą jest, że wiele polskich rodzin musi brać dzisiaj lichwiarskie często pożyczki, żeby kupić swoim dzieciom podręczniki do szkoły. No to się musi po prostu zmienić. Co Pana zdaniem może okazać się największą tykającą bombą pozostawioną po Platformie Obywatelskiej i Polskim Stronnictwie Ludowym? No ja myślę, że właśnie stan finansów publicznych. Czy to myślę jest coś, co musi niepokoić. My musimy nie tylko mieć te nowe wpływy, żeby
realizować nasz program, ale my musimy również zacząć wreszcie zmniejszać to zadłużenie, czyli tak naprawdę musimy wygenerować więcej pieniędzy w budżecie niż potrzebne jest na to, abyśmy mogli spełnić nasze projekty wyborcze, te, które pokazywaliśmy jako swój program. Musimy również zmniejszać to oprócz zadłużenie. Finansów? No oprócz finansów, no to tak naprawdę, no to też, na szczęście na razie ta decyzja, którą Ewa Kopacz podjęła, nieodpowiedzialna decyzja, oczywiście przyjęcia kilku tysięcy migrantów do Polski, no to dotyczy dosyć małej grupy. Znaczy my oczywiście zastanowimy się, czy możemy w ogóle tą decyzję jeszcze w tej chwili odwrócić. Moim zdaniem takie możliwości są, bo możemy tą decyzję chociażby zaskarżyć, tak jak to zrobili Słowacy, do tego Trybunału, Europejskiego Trybunału w Strasburgu. Możemy to również zrobić, bo ta decyzja została podjęta wbrew prawu unijnemu. Znaczy, no, to decyzje dotyczące emigracji są podejmowane na poziomie państw narodowych, na poziomie rządów narodowych, a nie wspólnoty europejskiej. Złamano tutaj tą podstawową zasadę wspólnoty europejskiej. Na pewno nie zgodzimy się na żadne inne takie ustalenia, które by powodowały, że więcej emigrantów do Polski trafi. Chociaż też muszę powiedzieć, że musimy poznać naprawdę dobrze, do czego się Ewa Kopacz zobowiązała, bo obawiam się, że część prawdy też tutaj jest przed opinią publiczną ukrywana, ale tych wyzwań jest rzeczywiście więcej, no chociażby w dziedzinie bezpieczeństwa. Myślę, że tu jest wiele do zrobienia. Ta dziedzina została bardzo mocno zaniedbana. Mamy dzisiaj bardzo słabo działającą prokuraturę, która praktycznie jest niesterowalna nawet przez prokuratora generalnego. Mamy zmiany w prawie bardzo niekorzystne, idące w kierunku obniżania zagrożenia karą za przestępstwa najbardziej dokuczliwe dla ludzi, takich jak rozboje, kradzieże, włamania, pobicia. No to są rzeczy, które są najczęściej na styku obywatel, świat przestępczy. Mamy policję, która jest w stanie opłakanym dzisiaj, bo rzeczywiście jest niedofinansowana i nie jest w stanie wypełniać swoich obowiązków. O tym mówią bardzo często policjanci. Mamy wreszcie bardzo niesprawne sądy. No ale żeby usprawnić sądy tak naprawdę gruntownie, potrzebna byłaby zmiana konstytucji. Będziemy próbowali to zrobić również, będziemy próbowali w tym kierunku również pójść. Nie wiem, czy znajdziemy większość. No i te obszary pozostałe, polityka prorodzinna, to jest coś, co zawalone zostało przez ten rząd. System emerytalny, fatalny system emerytalny, który dzisiaj, jeśli nie przedyskutujemy tej sprawy ze społeczeństwem i nie będziemy próbowali znaleźć jakichś innych rozwiązań niż te, które obowiązują od czasów rządu Buzka, no to ten system będzie się musiał w perspektywie gdzieś również zetknąć z wielkim kryzysem. No jest tych obszarów rzeczywiście bardzo dużo. Roboty przed nami wiele, nie tylko na 4 lata, ale mam nadzieję, że na więcej. Pierwszego sojusznika rząd już dzisiaj w sprawach finansów okazuje się uzyskał. Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że tak niska kwota wolna od podatku jest po prostu niezgodna z konstytucją, gdzie zapisana jest społeczny charakter gospodarki w Polsce. No cieszymy się że z tego wyroku, bo on pokazuje, że mieliśmy rację. Tak. Mówiliśmy to dokładnie przez ostatnie lata. Mamy jeszcze kilka chwil może na temat zmian, reorganizacji pewnych resortowych. Słyszymy, że MSW ma znów być Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, a resort Skarbu Państwa ma przestać funkcjonować. Znaczy, no jeśli chodzi o sprawy wewnętrzne i administrację, no to ta decyzja jest zupełnie oczywista, bo to, co zrobiła poprzednia koalicja, jest zupełnie dysfunkcyjne. No, rozdzielenie służb mundurowych, policji, straży granicznej od wojewodów, którzy nadzorują bezpośrednio te służby w terenie, no głównie policję, i umieszczenie tych dwóch obszarów w dwóch niezależnych ministerstwach, no zupełnie się nie sprawdziło. No to musi wrócić rzeczywiście do jednego resortu niezwykle ważnego, decydującego o bezpieczeństwie, ale również o takim działaniu administracji w kraju, o sprawności państwa. Jeśli chodzi o ten obszar gospodarczy, no to rzeczywiście tutaj również są potrzebne zmiany. Ministerstwo Rozwoju to jest to ministerstwo, które będzie wiodącym ministerstwem gospodarczym, no bo nam dzisiaj zależy na tym przede wszystkim, żeby generować szybszy rozwój w Polsce, żeby Polska rozwijała się szybciej, żebyśmy wszyscy jako obywatele... Czy to będzie takie ministerstwo gospodarki, to będzie, Skarbu Państwa, infrastruktury? Tak. To będzie takie właśnie ministerstwo, które te najważniejsze obszary państwa w sferze gospodarczej będzie skupiało, a Ministerstwo Finansów, które dotychczas gdzieś dominowało i no, ma być ministerstwem taką księgowością państwa, prawda? Czyli ma tak naprawdę prowadzić budżet, prowadzić księgowość i dbać o to, aby wpływy do tego budżetu były należycie ściągane, czyli zapewniać dopływ pieniędzy na realizację zadań państwa, głównych zadań państwa realizowanych właśnie w sferze
w sferze rozwoju. Ważne jest też zapowiedź, która zostanie zrealizowana od razu, powołania Ministerstwa Gospodarki Morskiej. Polska, która stała stoczniami, stała gospodarką morską, flotą morską, no dzisiaj została w tej dziedzinie totalnie zdegradowana i trzeba to odbudować. To oznacza próbę, musimy kończyć, ale jedno zdanie, to oznacza próbę odbudowywania stoczni? Oj tak, zdecydowanie tak. My chcemy w ogóle odbudowywać polski przemysł. To jest jedno z zadań podstawowych tego rządu, a stocznie jako wizytówka polskiego przemysłu to jest coś, co bardzo chcielibyśmy, żeby znowu taką wizytówką się stało. Dziękuję bardzo za udział w programie. Pan Jacek Sasin, Prawo i Sprawiedliwość, dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo, szczęść Boże. Państwu dziękujemy za uwagę. Jak zawsze 21:40 z Panem Bogiem.